Na pierwszym planie Marek i Kacper Kiedrowicz, zwycięzcy MWG Kaszuby 2019, lot finałowy, tak? Z miejscowości Beach Talk Doze, 373 km. Tutaj kolega Marek ma w ręku tego gołębia, który wygrał. Teraz proszę tutaj coś powiedzieć o tym gołębiu. No to jest gołąb, to jest wnuk 16 samicy Niemiec z 2011 roku. I to jest linia Linklozy. Czyli gołębie Prange tutaj są, tak? Tak. I no tam były takie pławe gołębie po drodze i tak dalej. A ze strony ojca? Praktycznie wnuczka już tej 16 samicy Niemiec. I tutaj było rodzeństwo też jego. To jest samiec i tam była samica, tutaj była na tym gołębniku. Ta samica od początku też robiła takie szkicowe konkursy. No niestety z ostatniego roku nie wróciła. Może jeszcze kiedyś dojdzie. Ale też tutaj ma puchar, zdobyła i dyplom. Nie wiem, konkurs, drugi konkurs. Z ostatnich treningów chyba miała pierwsze konkursy też. I u mnie w domu, u mnie w Niemczech, na moim gołębniku, tego gołębie, w moim RV, 3 sztuki z tej samej pary mają 5 na 5, 4 na 5 i 3 na 5 konkursy. W tym roku też mistrza zrobiłeś, mistrza oddziały, tak? Z całości z młodych i mistrza z typowanych młodych. Czyli to nie przypadek, że te akurat ten gołąb i, nie, no ten i podobny... ta siostra, która no, niestety z finału nie wróciła, ale no, zrobiła wynik, bo tutaj była też w czołówce z jednego lotu, nie? W pierwszej trójce. Takie trochę mniejsze gołębie, ale ten hodowca już od początku zaznaczał, że te parowania przekazują. Także ze strony ojca tam widzę jest polski gołąb, tak nawet, tam jest tak? Polski gołąb, to jest z Dresdenka, tam gdzie mieszkałem, jak się wyprowadzałem do Niemiec, dostałem te gołębie w prezencie i z 10 gołębi, które dostałem, to jest, no w tamtym czasie to była dziewczyna, dzisiaj to jest pani magister, hoduje gołębie i z tych 10 gołębi była jedna super lotniczka, robiła pierwsze konkursy, drugie, szpice w pierwszej 50. No we Francji dostałem zdjęcie, została zgłoszona, że jest martwa. Także a druga z tych dziesięciu młodych gołębi to była samica, która nie robiła żadnych konkursów, ale jej dzieci robiły szpice w lotach młodych. Pierwszy, drugi, trzeci konkurs, pierwsza 50. I ten ojciec to jest imbret na tą samicę z Polski. Tutaj tam... syn Kacper też się interesuje gołębiami. Wspólnie, w naszym RV w Niemczech też jest członkiem RV, tak? Tak, tak. I zajmuje się tam zegarami, listami lotowymi w biurze, wydrukami. Takie rzeczy tam przy gołębiach, to tam troszeczkę ja muszę więcej pracować. On bardziej robi rzeczy na komputerach i w biurze i tak dalej. Także wkrótce gołąb zostanie wystawiony na aukcję, zapraszamy do licytowania. Mam nadzieję, że uda mi się go też kupić. I tutaj kolega Marek tutaj będzie rywalizować również w przyszłym sezonie i tutaj zapraszasz tutaj innych hodowców również, żeby tu rywalizowały na tym wspólnym gołębniku. Z tej samej linii, tej samej więcej gołębi. No bo pierwszy raz, gołębi. Trzeba podsumować, że pierwszy raz dałeś gołębi na wspólny gołębnik, też nie wiedziałeś sobie. Chciałem wypróbować swoje gołębie, bo to są gołębie też zbierane z Niemiec po ludziach, którzy już nie lotują, którzy kończą hodowlę ze względu na wiek 80. No i też nie wiadomo właśnie jak, z jakimi gołębiami na wspólny gołębnik się strzelisz. Nie? Często te gołębie są asami i tak dalej, bo mam takie u siebie asy, RV i tak dalej, ale ci dziadkowie nie mają na to rodowodów. Te gołębie się sprawdzają, ale nie ma rodowodów i jest ciężko coś tam poparować, uzyskać. Trzeba wszystko próbować, testować kolejno. No tutaj akurat wyjątkowe parowanie, bo to już drugi rok z rzędu ta para i ona zostaje ta para już. Ta para nie będzie rozdzielona. Rodzice tego gołębia. To zostaje już tak. Nie są jakieś wielkie gołębie, średniej budowy, ale gołąb no, nawet za standard że... dostał. On nie ma złych tutaj, tak jest. 91,50 to ile bo, widzę. No bo jest oceny. Trochę mniejszy, bo mierzenie wszystko tam jest w miarę, jest trochę mniejszy. Mostek tutaj ma też fajny. Jak widać, jakie gołębie są no utrzymane, różowiutkie pod spodem. Super utrzymany. I takie mostki właśnie lubię. Tak, to jest nawet gołąb, który nie jest zapasiony, powinien mieć taki mostek. Nie ma widać tłuszczu, tylko no. Jest różowa pierś, żyłki. Także... Ta linia cała, ona ma do siebie to, że one się nie przekarmiają. Można na pełnym karniku je hodować. Mhm.
One odchodzą od koryta, napiją się wody, siadają na swoje miejsce i także gratuluję tutaj wygranej. No, za chwilę tutaj będziemy rozdawać te puchary, tutaj są i tu między innymi kilka tutaj z tych trofeów trafi do Marka i Kacpra Kiedrowiczów.